Cześć, nazywam się Jakub Kozłowski. Co prawda to nie materiał o mnie, chociaż taki też chętnie mógłbym nagrać. Ale dobrą praktyką jest powiedzenie kilku słów o sobie, żebyście wiedzieli, z kim macie do czynienia. Jestem wiceprezesem Krakowskiego Stowarzyszenia Mówców, koordynatorem merytorycznym tegorocznych akademickich mistrzostw Polski debat oksfordzkich, czyli w skrócie AMPDO, przyzwyczajcie się do tego skrótu. Aktywnie debatuję i sędziuję wiele turniejów. Poza tym przygotowuję rozprawę doktorską dotyczącą regulacji sztucznej inteligencji w prawie unijnym, a także współtworzę markę szkoleniową OneSpeech. Jednak moim najważniejszym doświadczeniem, szczególnie w kontekście tego materiału, jest zasób sporej ilości tematów debat, które miałem okazję tworzyć lub współtworzyć na użytek takich turniejów jak Mistrzostwa Polski debat oksfordzkich na poziomie akademickim czy licealnym albo Puchar Polski debat oksfordzkich. Bazując na tych wieloletnich doświadczeniach, opowiem Wam o tym, jak należy analizować tezy debat, czym jest ciężar dowodu i jak go identyfikować. Dodam też trochę na temat tego, jak stworzyć tezę debaty. Gotowi? W takim razie startujemy. Debatujemy po to, żeby się rozwijać, przekuwać bańki informacyjne, wzmacniać swoje umiejętności miękkie czy doskonalić sztukę argumentacji. Nie oszukujmy się jednak. Celem większości z Was, uczestników i uczestniczek akademickich Mistrzostw Polski debat oksfordzkich czy innych turniejów debatanckich, jest walka o zwycięstwo i osiągnięcie jak najlepszego wyniku. Punktem wyjścia do rozważań na temat rodzajów tez w debacie oksfordzkiej będzie krótkie omówienie definicji wygranej w debacie, ponieważ ona będzie bezpośrednio determinowała kolejne kwestie, które skomentuję. Otóż, uwaga! Debatę wygrywa ta drużyna, która była bardziej przekonująca w udowadnianiu określonych twierdzeń poprzez prowadzenie analizy w ramach ciężaru dowodu określonego przez tezę debaty. Umiejętności pozwalające Wam bycie maksymalnie perswazyjnym w udowadnianiu określonych twierdzeń możecie doskonalić z wykorzystaniem innych materiałów, do których Was chętnie odsyłam. Natomiast tutaj skupimy się na tej ostatniej kompetencji, na ostatniej frazie naszej definicji, czyli prowadzeniu analizy w ramach ciężaru dowodu określonego przez tezę debaty. Czym jest ciężar dowodu? Wiele opracowań czy materiałów związanych z debatami wykorzystuje to pojęcie jak coś w rodzaju aksjomatu. Coś, co każdy powinien intuicyjnie rozumieć, tym samym często nie tłumacząc jego znaczenia. Na pewno wiele z oglądających ten materiał osób usłyszało kiedyś podczas informacji zwrotnej po debacie. Nie spełniliście ciężaru dowodu albo nie unieśliście swojego ciężaru dowodu. Zastanówmy się przez chwilę nad tym, co tak naprawdę to oznacza. Pojęcie to jest wykorzystywane często w naukach prawnych i odnosi się do sytuacji, w której jedna ze stron postępowania ma obowiązek dowieść pewnych faktów, aby sąd mógł uznać jej roszczenie za zasadne. Analogicznie w debacie można przyjąć, że ciężar dowodu to obowiązek wykazania pewnych twierdzeń czy faktów, których ciąży na drużynie, która je wywodzi. Możemy wskazać roboczo dwie sytuacje, w których możemy mówić o ciężarze dowodu w toku debaty. Po pierwsze, ten, który drużyny nakładają na siebie same podczas prowadzenia argumentacji. Na przykład, kiedy w debacie o sędziach pokoju będę chciał przeprowadzić argument, zgodnie z którym jest to pozytywne rozwiązanie, ponieważ odciąży system sądownictwa, to biorę na siebie ciężar dowodu wykazania tego, dlaczego tak jest, popierając powyższe stanowisko analizą debatancką. Oraz po drugie, ten rodzaj ciężaru dowodu, który wynika wprost z tezy debaty. I na tym się skupimy. Pamiętajcie o jednym. W debacie ciężar dowodu spoczywa na obu drużynach. Dla części z Was stwierdzenie to może wydać się truizmem, ale kiedy jesteście opozycją, nie wystarczy czekać na argumenty propozycji, im zaprzeczać, sami także powinniście wnieść swoją, ekskluzywną treść argumentacyjną. Wiemy, czym jest ciężar dowodu i wiemy też, że może wynikać z tezy. Żeby ułatwić pracę osobom debatującym oraz sędziującym, zostały stworzone liczne klasyfikacje rodzajów tez, które identyfikują rodzaje tematów debat po to, żeby wskazać, co tak naprawdę powinny dowodzić drużyny w konkretnych sytuacjach. W tym nagraniu przedstawię swoją klasyfikację, ale zanim to zrobię, warto zastrzec jedną kwestię. Środowisko debatanckie zrobiło naprawdę sporo w celu wypracowania w miarę jednolitej wykładni w zakresie stworzenia konkretnej klasyfikacji. Wciąż jednak zdarzają się tematy, które różni debatanci klasyfikują w różny sposób i takie, które ze względu na swoją językową konstrukcję są ciężkie do przyporządkowania.
Potraktuj zatem ten podział, jak wtedy przedstawię, jako moją propozycję, która ewoluowała w trakcie wieloletniej pracy w panelach sędziowskich czy zespołach merytorycznych licznych turniejów debatanckich, także tych rangi mistrzowskiej. Po pierwsze, chciałbym dokonać zasadniczego podziału rodzajów test na dwie kategorie. Pierwszą, która opiera się na kryterium przedmiotowym, czyli dotyczy tego, o czym debatujemy. Natomiast druga z nich dotyczy kryterium podmiotowego, który skupia się na tym, z jakiej perspektywy debatujemy. Zajmijmy się zatem najpierw aspektem przedmiotowym. Pierwszy rodzaj tematu w tej kategorii to tezy postulujące określone działanie. W skrócie, tezy o działaniu, z angielskiego policy debates. Tego typu temat wymaga od nas wykazania, iż należy wprowadzić dane rozwiązanie, aby polepszyć w określony sposób status quo. Podczas debaty konieczne jest zbudowanie zarysów owego rozwiązania, konstruując tak zwany model. O tym, czym on jest i jak należy go przeprowadzić, dowiecie się więcej z materiału Doroty na temat pierwszej i drugiej mowy w debacie oksfordzkiej. Ode mnie tutaj tylko 3 grosze, dlatego że od wielu lat toczę swoistą krucjatę i nie mogę się powstrzymać, żeby nie poruszyć tego tematu. To znaczy konstruowanie tak zwanego kontrmodelu w debacie o działaniu. Kiedy jesteście opozycją i debatujecie na temat wprowadzenia określonej polityki rządu, oparcie swojej całej linii argumentacyjnej na opozycji, na alternatywnym rozwiązaniu względem tego zawartego w tezie, nie jest najlepszym pomysłem, uwierzcie mi. Dlaczego? To bardzo proste. To, że istnieje inne rozwiązanie, które także może poprawić status quo w danej kwestii, nie oznacza, że to proponowane przez propozycję na pewno jest złe. Ciężar dowodu, który identyfikujemy w tego typu debacie, wymaga od propozycji wykazania efektywności i działania danego rozwiązania. Od opozycji analizy tego, dlaczego dane rozwiązanie nie będzie funkcjonowało. Zerknijcie na przykłady test o działaniu. Zastanówcie się nad tym, co konkretnie musicie wykazać w poszczególnych z nich. Polska powinna wprowadzić instytucję sędziów pokoju. Druga. Polska powinna wprowadzić parytet płciowy, rozumiany jako równą liczbę kobiet i mężczyzn, na stanowiskach menedżerskich w średnich i dużych firmach. Trzecie. Należy zmodyfikować w Polsce system studiów tak, aby studenci kierunków medycznych byli zobligowani do odpracowania swojej edukacji w Polsce. Moim ulubionym rodzajem tez są te dotyczące powinności. W debacie o powinności ciężar dowodu zostaje przesunięty na to, czy istnieje powinność w określonym przez temat zakresie, dlatego też ma ona znacznie szerszy zakres od debaty o działaniu. Miarą oceny jest to, czy coś powinno występować lub też się wydarzyć, biorąc pod uwagę argumenty wysuwane przez obie drużyny. Kluczowe będzie także wskazanie znaczenia poszczególnych argumentów oraz ich ważenie. O samym pojęciu powinności więcej dowiecie się z materiału Maćka na temat debatowania o filozofii. Analogicznie jak w przypadku test dotyczących działania, zerknijcie na kilka tematów o powinności. Pierwszy. Głosowanie w wyborach powinno być obowiązkowe. Drugi. Powinno się wprowadzić bezwarunkowy dochód podstawowy w państwach wysoko rozwiniętych. Czy trzeci. Dzieci nie powinny brać udziału w tzw. talent shows lub czwarty. Komercyjne wyprawy na Mount Everest nie powinny być organizowane. Częstym problemem jest rozróżnienie debat o powinności oraz debaty na temat działania, ze względów czysto językowych. To, że czasownik powinien występuje w danym temacie, nie oznacza automatycznie, że na pewno mamy do czynienia z debatą o powinności. Możecie to zaobserwować choćby na podstawie wcześniejszych przykładów. Jak zatem rozróżnić debatę o powinności od debaty o działaniu? Musimy zastanowić się nad tym, czy ciężar dowodu nakierowany jest na samo działanie, polegające na przykład na wprowadzeniu konkretnych przepisów bądź ich usunięciu. Jeśli tak, dana teza będzie implikowała debatę o działaniu. Jeśli natomiast temat skłania nas do refleksji nad samą istotą danego problemu, prawdopodobnie dyskusja skupi się na powinności. Zerknijcie na dwie tezy dotyczące tego samego problemu. Pierwszy. Polska powinna wprowadzić ustawowy parytet płci w zarządach firm średnich i dużych. I drugi. Powinno się wprowadzić parytet płci w zarządach firm średnich i dużych. W pierwszym wypadku mówimy o debacie o podziałaniu, ponieważ mamy do jasno określonego aktora debaty, czyli Polskę, który realizuje dane działanie. Dysponujemy także informacją o wprowadzeniu danego rozwiązania, będącego przedmiotem debaty. Czyli ustawowy parytet płci w zarządach firm średnich i dużych. Drugi temat koncentruje się natomiast bezpośrednio na powinności, co nie nakłada na drużyny obowiązków wprowadzania modelu. Mogą one skupić się na szerszej dyskusji. Dwa inne przykłady. Pierwszy. Polska powinna przyjąć walutę euro,
zakładając, że jest to w pełni możliwe ze względów proceduralnych. I drugi. Polska powinna przyjąć walutę euro do 2025 roku. Druga z tez jest klasyczną debatą o działaniu. Konkretna polityka, nawet jej horyzont czasowy, świadczący o wykonaniu tego zadania. Pierwszy temat wyraźnie usuwa z debatujących obowiązek stawiania konkretnego modelu i skupianie się na technicznych i proceduralnych aspektach przyjęcia przez Polskę waluty euro. Dyskusja ogniskuje się na bezpośrednio powinności. Trzecim rodzajem tematów, o których chciałbym dzisiaj wspomnieć, są debaty deskryptywne. Ich istotą jest ocena bilansu bądź też przynależności do danego zakresu pojęciowego konkretnego zagadnienia. Drużyny zastanawiają się nad tym, czy coś należy ocenić pozytywnie czy negatywnie, analizują szanse i zagrożenia płynące z danego problemu lub porównują korzyści i szkody. Uwaga, zapamiętajcie, bo to ważne. W debacie, której przedmiotem jest dokonanie bilansu zysków i strat, nie wystarczy wyłącznie wskazać, wymienić czy opisać. Należy także wyjaśnić skalę ich znaczenia, a następnie porównać zyskami lub stratami, które podniosła w dyskusji strona przeciwna. Zerknijcie teraz na przykłady tez deskryptywnych. Model finansowania partii politycznych oparty o subwencje przynosi więcej szkód niż pożytku. Druga. Archetyp żołnierza bohatera przynosi więcej szkód niż pożytku. Czy trzecia. Moja ulubiona z tych trzech. Automatyzacja pracy związana z rozwojem sztucznej inteligencji niesie ze sobą więcej szans niż zagrożeń. Ostatnim, a jednocześnie nieostrym rodzajem tez są debaty o wartościach, które stawiają na piedestale wykazanie, dlaczego dana wartość jest istotniejsza niż inna. Specyficzną odmianą debat dotyczących wartości są tematy, w których występuje moralna obligacja, czy też moralny obowiązek. Zerknijcie na przykłady. Pierwszy. Obywatel nie ma moralnej obligacji do służenia w wojsku w razie konfliktu zbrojnego. Czy drugi. Lepszy byłby świat, w którym pojęcie Boga nigdy by nie powstało. Poza omówioną klasyfikacją, zwróćcie proszę uwagę na pewne sformułowania obecne w tematach, o których przyjdzie Wam debatować. Mogą one sugerować konkretne zadania, które ciążą na debatujących. Przykładem takiej sytuacji są tezy, w których występuje sformułowanie należy żałować. Intencją, która stoi za takim zabiegiem, jest odpowiednie sformatowanie debaty, bowiem stymuluje ona konieczność przeprowadzenia przez propozycję dwóch alternatywnych bądź połączonych, ale bardzo ciężko to zmieścić w Waszym czasie, który macie przeznaczony na mowy podczas debaty oksfordzkiej, strategii. Pierwszą ścieżką jest porównanie dwóch alternatywnych światów. Jednego, w którym dane zjawisko, to, którego potencjalnie należy żałować, istnieje, oraz takie, w którym się ono nigdy nie pojawiło. Weźmy tezę. Patrząc z perspektywy pracownika, należy żałować popularyzacji pracy zdalnej. Porównujemy dwie rzeczywistości. Pierwszą, w której zjawisko pracy zdalnej zostało spopularyzowane, oraz drugą, w której do tego procesu nigdy nie doszło. Żeby było jeszcze ciekawiej, wszystkie argumenty ważymy patrząc z perspektywy pracownika. Pamiętajcie jednak o tym, że nie wystarczy po prostu założyć, jak będzie wyglądał alternatywny świat. Ciąży na Was obowiązek maksymalnego uprawdopodobnienia, że będzie on taki, jakim go opisujecie. Drugą natomiast strategią argumentacji w tego typu tematach jest próba wykazania, iż dane zjawisko w tym wypadku popularyzacji pracy zdalnej jest immanentnie złe i z tego tytułu spełnia się założenie zawarte w tezie, przez co należy żałować go jego występowania. Stosunkowo podobną operację przeprowadzicie przy temacie o brzmieniu. Lepszy byłby świat, w którym... I tutaj autor lub autorka wstawia jakąś zmianę w rzeczywistości, o której debatujemy. Znowu należy porównać ze sobą modyfikację, która została wprowadzona przez tezę do naszej rzeczywistości w kontekście status quo. I owo porównanie jest istotą sporu. Przykładem takiej tezy jest, po pierwsze, świat, w którym rządy obejmowane byłyby przez jednostki wyznaczone przez i spośród społeczności naukowej, byłyby lepsze niż status quo w zachodnich demokracjach. Czy po drugie, lepszy byłby świat, w którym państwa zaczną stosować ideę degrowth. Tym samym zamykamy kwestię klasyfikacji ze względu na kryterium przedmiotowe. Dam Wam chwilę przerwy i widzimy się w drugiej części materiału. Omówimy tam podmiotowe kryterium podziału i parę innych szalenie interesujących kwestii. Zapraszam.